No cóż, mam nadzieję, że to się zaraz rozwiąże, bo jeśli nie, no to moich planów nic nie będzie, jak zwykle. Ale tak, jeśli ktokolwiek się tu pojawił, to witam. Na kolejnym symulatorze problemów technicznych. Więc tak, dobra. Klatki zgubione coraz wyższy procent. Twitch, czas mnie OBS, pokazuje wskaźnik, że tak nazwę, błędu na aż w czerwone, czyli bardzo źle, bardzo stabilne. Z drugiej strony przesył jest prawidłowy, ja już nie rozumiem, co tu się dzieje. Nie wyciszę QI, bo to jest specjalnie na czas, kiedy naprawiam jakieś błędy i tak dalej. Jedne co zrobię szybko, jak to się nazywa? Limiter. Później będzie mocny, bo ja celowo mam mocne opóźnienie, żeby na pewno stream mi no nie umierał, że tak nazwę. Pod innymi względami. Nie, ale... Akurat w momencie, kiedy ty pisałaś, już QI została przyciszona do poziomu minus 9 z wcześniejszego dotychczasowego minus 3, więc no. Tak. Jeszcze chwilę mógł tu posiedzieć z tym napisem problem techniczny, zobaczymy, czy zacznie działać, czy nie. Podejrzewam, że nie. Ale jeśli zacznie działać, to super. I będzie można spróbować. Przy czym tak, same dźwięki z Gemisina i z innych rzeczy będą. Ale tak, najpierw muszę naprawić po prostu problemy. Oj. Zgubione klatki wskoczyły na 80%, niedobrze. Niedobrze. Okej, spadają niby trochę, ale nadal nie wydaje się to być zbyt dobre. A to jest najciekawsze dla tych, którzy się zastanawiają, czemu w takim razie robisz rzeczy dla FPS-ów, jak są takie problemy. Twoje zdanie w strasie nie liczy, bo ty piszesz to celowo, po to, żebym się męczył, nawet jeśli ma być to crap. Więc nie, twoje zdanie się nie liczy w tym wszystkim. Ja tu patrzę na swój podgląd i na to, jak u mnie wygląda. To wszyscy nagrywaj. Ale mówię, u mnie podgląd pokazuje jedną konkretną rzecz. Chyba się ustabilizowało trochę, bo powoli zmienia się na pomarańczowe z czerwonego. Aż wezmę i zaryzykuję. I tak, zaryzykuję ściągnięcie tych... Jak to się nazywa? Ściągnięciem większości moich blokad. Tym podobnych. I dobra. Jest zielono. Zawsze jak mówisz, żeby QI była ciszej. To ja już ją wyłączam, ściszam czy coś innego. Ja to wszystko monitoruję jednocześnie, naraz, bo są problemy techniczne. A ciebie jedyne co interesuje to QI. Typowa siostra. Ojej, dobrze. Myślałem, że naprawiłem tego Twitcha. Bo dowiedziałem się, co powodowało u mnie trzeszczenie, powiedzmy, dźwięku. Super. Zrobiłem test prawie półgodzinny, pokazujący, że wszystko jest stabilnie, super. Tylko uruchomiłem. I typowo. Już się psuje. Uroki Twitcha. A naprawdę w ostateczności trzeba będzie... Jakby się mały ekran, nie rozumiem, o co chodzi. A, w takim sensie, że mały ekran, okej. Wezmę to, zobaczę zaraz. A tylko... Tylko tak, muszę wyciszyć niestety. Na razie streama się mam to sprawdzać.
Interesujące. Okej. Okej. Zobacz. Tak, a jeśli ktokolwiek poza siostrą tutaj siedzi i ogląda, napiszcie proszę, czy serio są jakieś problemy z buforowaniem, z głównymi klatkami, lagami, pikselizacją, czymkolwiek, bo ja już nie rozumiem. Naprawdę, chciałbym wiedzieć, co tu się dzieje, bo mi OBS wykrzacza z komunikatami: słuchaj gościu, się wszystko rozsypuje, nie działa, jest źle. Gubiłem połączenie chyba już dwukrotnie z transmisją. Ale jak zobaczyłem to, co mi siostra podsyła, to wygląda jakby było okej. Jeśli tak dalej będzie, to niestety będę musiał użyć narzędzi ostatniej osłony i przerzucić na YouTube'a. Tam chyba to stabilniej działało, chociaż nie wiem. Ja preferuję Twitcha, bo to już jest sprawiedliwszy od YouTube'ów, ale no. Jak nie ma innego wyjścia, to trzeba będzie przejść na YouTube'a. Do którego, przypominam, link powinien być standardowo tutaj gdzieś w opisie moich Twitchów, czy coś, a jeśli nie, to na czacie da się zarzucić łatwo, szybko. Ale tak. Na razie co, czy opisy, czy nie opisy, to nie jest aż takie istotne. I, o, uwaga, uwaga, tak, jest przesył prawidłowy, jeśli chodzi o linka. Ale tak. Wow. Prawa siostra twierdzi, że jest trójka innych ludzi. A nikt nic się nie odezwał. Jeśli naprawdę są ludzie, to niestety... Niestety są tu tacy, którzy pewnie włączyli w tle, wyciszyli, tylko to dla dropów oglądają. Niestety znam takich dużo, bo w niektórych sytuacjach byłem sam taki, dajmy tak, musiałem speedrunować w ostatniej chwili. A do tego Don't Starve Together jakieś skiny. Ale tak, no nie wygląda to za ciekawie. O jest 99% klatek. Niedobrze. Niedobrze. Jak tak dalej pójdzie, to ja nie wiem, co dalej. Ale to jest ciekawe, bo średni czas renderowania klatki mam 1,7 milisekundy. Super. O, pominięte klatki z powodu opóźnień 0. Pominięte z powodu opóźnień... Znaczy, opóźnień renderowania 0, opóźnień encodera 0. No, czyli... Z jednej strony to pokazuje dobrze, z drugiej zgubione klatki 99%. Przesuł, łaman na bitrate. Stabilność 6000 na 6000. Jakość przesyłu 2%. Ja już po prostu nie rozumiem, co tu się dzieje. Więc proszę, jeśli ktokolwiek poza siostrą tu siedzi i jest, to powiedzcie mi szybko, czy to działa, czy nie, bo ja chciałbym przejść po prostu już do konkretów. A niestety nie jestem w stanie... Tak na niepewności siedzieć, żeby potem się okazało, no nie, no moje, powiedzmy, nie wiem, przykładowo 20-godzinne wishowanie na standard banerze, bo to, żeby dostać quickie, okaże się zmarnowane, bo się zepsuło i nikt nie może tego obejrzeć. Ja. Poczekam, powiedzmy, jeszcze jakieś 5 minut max, próbuję załatwić parę rzeczy. Jeśli się nie uda, kasuję to po prostu na OBS-ie. Czyli wymusi zatrzymanie streama, bo innej opcji nie ma, no i przerzucę się na YouTube'a. Uda mi się go skonfigurować, bo nie ukrywając, dawno nie konfigurowałem YouTube'ów i nie pamiętam, jak się tam streamuje. Myślę, że od strony BSA to będzie pewnie podobnie, ale gorzej, że tam będę musiał wszystko ręcznie szykować, jeszcze jakąś miniaturę zarzucić i inne takie. A takich rzeczy nie lubię robić. No ale coś trzeba, to trzeba. O. Witaj, witaj, Hiru. To skoro jesteś, to proszę, powiedz mi, czy ten stream jest w ogóle stabilny i czy wszystko jest dobrze, bo tutaj... No, bo tak, siedzimy tutaj z siostrą i dyskutujemy o tym, czy ten stream w ogóle da się odratować, czy nie, bo obecnie pokazuje, że wszystko jest badziewne, jest fatalne, zepsute, nie działa. A z drugiej strony siostra twierdzi, że wszystko jest w porządku, więc po czyjej stronie jesteś? Mojej czy siostry? Proszę, tylko będziemy szybko, bo nie chcę marnować całego swojego wieczora na to, żeby siedzieć... znowu zapomniałem, że nie wybrałem tego. Nieistotne. No tak, po prostu nie chcę marnować całego wieczora na to, żeby siedzieć na transmisji, która nie będzie działała, tak jak mówię przed chwilą.
A co przyjemnego będzie z tego, żeby te 20 godzin przygodowo próbował zdobyć cheat ze standard banera? Jak nikim nie mógł... O, chyba nawet działa. O, to dzięki za informację, dobra. To się chyba nawet działa? A, kiedy akurat czytałem, że chyba nawet działa, to dostałem na OBS-ie kod czerwony, czyli przesył danych mocno zakłócony. No trudno, nie wiem co jest nie tak z tym wszystkim dzisiaj. Chyba będę musiał po prostu z tym żyć, ale dobra. W takim wypadku plan na dzisiaj, jak sama nazwa mówi, to będą ascendy. Ascendy grupowe po to, żeby zbierać standard wishes, które potem będziemy wysyłać po to, żeby dostać cokolwiek, a to cokolwiek da nam... A, jak to się nazywa? O, nie pamiętam, czy Stardust, czy Star Glitter, ale jedno z tych dwóch, to coś... Aha, jedynie nie, co jakiś czas, ale to niestety... Ale tak, wybacz, no to może być po stronie mojego internetu przesyłu czy coś, pomyślę, jak to rozwiązać. Ale tak, i potem jak te wishy będą, to spróbujemy po prostu zdobyć szczególną, bo czemu nie? A może, jeśli uda się utrzymać stabilnie transmisję przez jakieś pół godziny, to może będzie coś więcej. Tobie podobnie, siostro, to, że co jakiś czas nie, jeśli tobie to nie, to oznacza, że to są te problemy. Ale dobra, jeśli nie, co jakiś czas trudno, może się ustabilizuje. Więc tak, zaczynamy od wielkiego i wspaniałego ascendowania, które...